Białe i żółte tulipany oraz znicze. To już 8 lat minęło od śmierci Jana Pawła II. Na placu Piłsudskiego wieczorne czuwanie. Mimo rzadko spotykanego o tej porze roku chłodu, przybyły tysiące warszawiaków. Część z nich czuwała w specjalnym namiocie, ale o 21:37 wszyscy zgromadzili się pod krzyżem. I jak co roku w Alei Jana Pawła II szpalery światełek, najwięcej przy tablicy informacyjnej i przy białym marmurowym głazie przed pawiakiem. Nie zabrakło zniczy jak zwykle na Ursynowie przy skwerze imienia Wielkiego Polaka. W Wawrze przy ulicy Strusia działa jedyna tego typu placówka na Mazowszu. Niedawno otwarty ośrodek dziennego pobytu dla osób, u których zdiagnozowano chorobę Parkinsona i dla ich opiekunów. Ośrodek rozszerzył swoje działanie o osoby chore na stwardnienie rozsiane i z zaburzeniami psychicznymi o podłożu organicznym. Głównym celem oddziału jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób chorych oraz ich opiekunów. Łącznie opiekę znajdzie tu 660 osób. Wciąż można się zapisać, a informacji należy szukać między innymi na stronie Urzędu Miasta. Budynek po byłym gimnazjum władze dzielnicy Wawer oddały do dyspozycji twórcom kultury. Warunkiem korzystania z tej przestrzeni ponad 4000 metrów było przygotowanie interesującej oferty dla mieszkańców, przyczyniającej się do rozwoju twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Znalazło się wielu chętnych i pod koniec marca uczestniczyliśmy w dniu otwartym Wawerskiej Strefy Kultury. Okazało się, że pomysłów na twórcze, zdrowe, kulturalne i artystyczne spędzanie czasu jest wiele. Nie wszystkie zdążyliśmy zarejestrować. Wkrótce w Kronice kolejne niezwykłe przedsięwzięcia Wawerskiej Strefy Kultury. Pogoda nas nie rozpieszcza, łatwo brudzą się samochody, łatwo też brudzą się tramwaje. Wtedy czeka je myjka, taka jak w zajezdni na Mokotowie. Po prostu podróżni muszą mieć do dyspozycji czyste składy. Tramwaje są też codziennie sprzątane, a takie gruntowne czyszczenie wnętrza jak to w zajezdni na Woli odbywa się co pewien ściśle określony czas. Wtedy na sucho i na mokro, bardzo dokładnie. Później już jak w domu, odkurzanie i mycie podłóg. A potem spokojnie można jechać w trasę. Zbliża się historyczna chwila! W Teatrze Gulliver przygotowania do premiery Nieznanych przygód Alladyna. Ten baśniowy bohater zabiera widzów do tajemniczego świata wschodu. Reżyser Jewgeni Ibragimow użył wielu form lalkarskich, marionetek, pacynek, jawajek, masek, a nawet elementów teatru cieni. Nawiązujący do wschodniego teatru ulicznego spektakl w magiczny sposób przenosi nas w świat baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. www.um.warszawa.pl